No siema. Przeglądając Robloxa i zastanawiając się, co nowego mogłabym nagrać, natrafiłam na taką grę. Na pierwszy rzut oka może nie wydawać się zbyt interesująca, jednak kiedy zjedziemy w dół, to opis tej gry wydaje się być ciekawy. Po stracie wszystkich pieniędzy, próbując znaleźć dowód na istnienie kosmitów, postanawiasz pracować na nocną zmianę w restauracji typu fast food. Jednak wykonując swoje obowiązki, odkrywasz, że morderca jest na wolności i może być blisko. Czyli będziemy pracować na nocnej zmianie w fast foodzie, żeby mieć za co żyć, jednocześnie bojąc się o własne życie przez mordercę, który właśnie uciekł z więzienia? Let's go, widzowie! Przypominam, że na 100 tysięcy subskrypcji będę robiła spotkanie na Robloxie, więc polecam zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zostało już niewiele, do 100 wydamy radę. Mój merch dostępny jest na divu.pl. Znajdziecie tam koszulki, bluzy i torby z moimi nadrukami i podpisem, więc polecam wbić. Link jak zawsze jest w opisie pod filmem. Jestem w gierce. Wygląda całkiem przyjemnie. No nie mogę, patrzcie, jaką gwiazdę spotkałam. Cristiano Ronaldo tu jest. Ale twarz ma bardziej podobną do pewnego austriackiego akwarelisty. Restauracja nazywa się Sad Burger. Nie wiem jak wy, ale ja od razu czuję się zachęcona, żeby coś tu zamówić. Ale dziś nie będziemy niczego zamawiać, tylko będziemy ciężko pracować na nocnej zmianie, żeby zarobić na życie. Wiecie, ceny w Polsce coraz wyższe, więc muszę jakoś sobie radzić. Nawet jeśli ma nas zabić jakiś morderca. Halo, kto chce ze mną pograć? Nie chcę sama tam być. No czemu uciekacie ode mnie, niech ktoś tu usiądzie, no. Dobra, znalazłam jakichś ziomków. Dzień pierwszy. Jesteśmy. Wszyscy wyglądamy tak samo. Nie mogę siebie zobaczyć, ale pewnie też nagle zamieniłam się w szerokiego chłopa. Dobra, co się tu robi? Otóż się przyjmuje zamówienia od klientów. Co? Klient chce food number two. No to chyba to. Komu mam to dać? Ej, czekajcie, bo coś ważnego w TV gadają. Z ostatniej chwili. Zabójca na wolności. Będziemy musieli uważać. Każdej chwili jakiś klient może okazać się być mordercą. A ten, co tak tego donuta pokazuje. Ja też mam. Jakiegoś kurczaka, czy co to jest? Możemy się razem pokarmić. No co, skoro i tak mamy umrzeć, to chociaż najedzmy się za darmo. Szef to się nawet nie dowie. Aha, bo nam w tym telewizorku pokazuje, co mamy robić. Teraz musimy złapać szczura, który zagnieździł się w kiblu. Szybko, zanim zanepid się zorientuje, że mamy szczury w restauracji. Wow. A ten, co tak stoi? Panie, o tej porze przyjmujemy tylko zamówienia z okienka. Wejście do restauracji jest nieczynne. O, widzicie, jaki miły. Poszedł. Nawet nie robił problemów. Koledzy się trochę przestraszyli. Nie martwcie się, sprawa już załatwiona. A teraz wracamy do roboty. Gdzie ten szczur? W łazience, nigdzie go nie widzę. O, Bob ma szczura. Szczur. Nowe jedzenie. O tym samym pomyślałam. Możemy wprowadzić dania ze szczura do menu, żeby zwiększyć ruch w restauracji. Bob, ty to masz łeb do biznesu. Kolejny klient. Chce jedzenie numer 4. Ale nie ma takiego. Jest numer 1, numer 2 i numer 3. Nie ma 4. Dam mu byle co. Klient nie narzekał, więc chyba mu pasowało. Kolejne zamówienie. What? Co to za głos demoniczny? Bob, ty mu lepiej daj tego szczura, bo nie wiadomo, co nam zrobi. Słuchajcie, robi się coraz dziwniej. Teraz każą nam wynieść śmieci. Bob, wynieś śmieci. Kto idzie ze mną? Ja pójdę z tobą, żebyś się nie zgubił w tych ciemnościach. Ja. Okej, chodźcie. Dobra, wrzucił śmieci do kontenera. Możemy wracać. Kolejne zamówienie czeka. Jedzenie numer 1. O, dotrwaliśmy do dnia drugiego. Chyba bardziej do drugiej nocy, ale nieważne. I jeszcze nikt nas nie zabił. Mamy kolejne bojowe zadanie. Musimy wytrzeć podłogę w łazience. Tu jest mop.
Mam niesamowite moce psychiczne, ścieram nawet nie ruszając mopem. Jak chcecie, żebym wam przekazała tajemną wiedzę, jak to robić, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Okej, co teraz? Kolejne zamówienie. Jedzenie numer 3. Następne zamówienie. Co jest? Chłop chyba myśli, że do mechanika dzwoni. Kto mu powie? Trochę podejrzany, ja nie idę. Tylko ja idę. Zostańcie tu. Bob idzie na hardkora. Dawaj Bob, powiedz panu, że tu nie mechanik. O Boże. Mówiłam, że typ jest podejrzany. On chciał nas zaatakować. Na szczęście zniknął. OMG, ziomy, co to było? Może to ten morderca, o którym mówili w telewizji? Bo właśnie o nim mówią. Morderca jest dalej na wolności. Jeszcze go nie złapali. No to musiał być on. Trzeci dzień. Musimy zabić pająki w chłodni. O fu, ile ich tu jest. To już wszystkie. Co jest? Dzwoni telefon. Kto to gada? To znowu on. Mówiłam mu, że w nocy składamy zamówienia tylko przy okienku. Na ścianach pojawiły się czerwone napisy. Dajcie mi CO2. CO2, już możesz pożegnać się z życiem. O, a może jednak nie, bo Bob ma spluwę. Wszyscy schowajcie się za mną, inaczej zginiecie. Bob, strzelaj w niego, chłopie. On przyjdzie za 25 sekund, schowaj się w chłodni. Ej, szybko, powinniśmy się tu schować. Morderca będzie za kilkanaście sekund. Czemu oni tak stoją? 5 sekund. Nie, ja się chowam. Czas minął i drzwi się zablokowały. Jestem tu sama. Nie, 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 nie. Oni tam zaraz zginą. Umierają po kolei. Ja nie mogę, zostałam sama. Co teraz? Typ wali w drzwi, chce tu wejść. Co mam robić? No nie, co się dzieje, chyba zaraz zginę. Aha, i to koniec? Nie polecam pracować w Sad Burger, bo można zginąć. No, żegnam się z wami. Bajo.